Witam Was serdecznie, kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy umiłowani, dzisiaj mamy ostatni dzień tego roku, 2020 roku. Kiedy jutro rano się obudzimy, będzie nowy rok, 2021. I zanim przejdę do meritum sprawy, do sedna, dlaczego dzisiaj robię to nagranie, to chciałbym powiedzieć, że tu u nas w Radomiu, w naszej chrześcijańskiej misji, był to bardzo obfity rok. Ewangelizacyjnie był to rok jak żaden inny. Był to bardzo obfity rok w działania nasze misyjne, w działania nasze ewangelizacyjne, w głoszeniu dobrej nowiny i dzieleniu się Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa. I na początku tego roku zamknęli więzienia, zamknęli zakłady odwykowe, do których jeździliśmy, ale otwarły się nowe drzwi do głoszenia i służby Panu Jezusowi Chrystusowi. I ten etap epidemii, kiedy ta kwarantanna się zaczęła, był dla nas czasem błogosławionym, ponieważ jak wcześniej ludzie śmiali się z nas i nie chcieli słuchać Ewangelii, tak teraz sami zaczęli pytać o Boga, o Jezusa. I głosimy, i głosiliśmy, i będziemy głosić też co tydzień w poniedziałki głosimy Ewangelię na ulicach Radomia. I były sytuacje, że ludzie nieraz z nas się śmiali, nieraz drwili, mówiąc, a co to za przekład Biblii, ponieważ rozdawaliśmy im też Biblię, bądź Nowe Testamenty. Ale kiedy zaczęła się epidemia, to ta cała kwarantanna, bardziej bym tak powiedział, to świadomość ludzi się zmieniła. Już tak nie śmiali się z Boga, bo nie z nas się śmiali, tylko z Boga. Nie drwili z nas, nie pytali, a co to za przekład Biblii, czy to nie jakiś fałszywy, ale wyciągali ręce po Słowo Boże i chcieli je czytać. I powiem Wam, moi drodzy kochani, w tym roku na różne sposoby, pośrednio bądź też bezpośrednio, rozdaliśmy około 5 tysięcy Biblii. Wyobrażacie sobie, w samym tym jednym roku nasz zespół ewangelizacyjny w Radomiu, my chrześcijanie z Radomia, rozdaliśmy 5 tysięcy Biblii. Rozdaliśmy je na ośrodkach odwykowych, rozdaliśmy je podczas osobistych ewangelizacji, czyli rozmowy z ludźmi, w czasie rozmów osobistych, rozdaliśmy je na naszych ulicznych ewangelizacjach. Ale też wysyłaliśmy je w różne miejsca i wysyłaliśmy do Polonii za granicą na Białoruś. Też daliśmy ogłoszenie na internecie, na OLX-ie i też na Facebooku. I ludzie sami zgłaszali się i prosili, że chcą Słowo Boże. I też doszły nas informacje zwrotne, że na przykład Świadkowie Jehowi prosili o Biblię, bo chcieli ją czytać i studiować. Że gdzieś indziej też właśnie Świadkowie Jehowi się nawrócili i studiują Biblię. Dzwonili do nas ludzie z innych kościołów, prosząc, że wychodzą na ulicę i chcą dostawać Biblię i potrzebne im. I nie jako sami, ale wspólnymi siłami, na różne sposoby, w tym roku udało nam się rozdać 5 tysięcy egzemplarzy Słowa Bożego. Chwała i cześć tylko Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ to jest Jego dzieło. I ten rok 2020 był bardzo obfity w działania takie, które miały na celu rozdawać Słowo Boże, głosić Ewangelię i zachęcać do czytania Biblii. Ponieważ jak wiemy, Słowo Boże jest całe natchnione przez Boga, pożyteczne i jest też wymienione do czego pożyteczne, ale tutaj głównie zatrzymam się na tym, że całe Słowo przez Boga jest natchnione. Całe Słowo. W tym nie ma pomyłki. To jest niesfałszowana wiadomość od naszego dobrego Boga. W Słowie Bożym możesz poznać osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Już nie musisz błądzić, już nie musisz gdybać, już nie musisz pytać się innych. Wszystko zostało tu objawione odnośnie zbawienia, odnośnie Pana Boga i Jezusa Chrystusa. Więc wielu ludzi ma możliwość zweryfikować swoją wiarę, poznać osobiście Pana Boga, poznać osobiście Jezusa Chrystusa, poprzez Słowo Boże, które rozdaliśmy. I moi drodzy, nie żebyśmy się chwalili, ponieważ wszystko jest z łaski Bożej i tylko Bóg tego dokonał, ale też nie my sami, ponieważ
zauważyłem, że w tym roku w wielu miastach, wielu chrześcijan poważnie potraktowało to, że trzeba iść głosić Ewangelię i nieść dobrą nowinę zgubionym, ponieważ ludzie wokół nas idą do piekła. Idą do piekła, ponieważ nie poznali Pana Jezusa Chrystusa. I wielu ludzi zacząłem obserwować i się z nimi kontaktować. Głoszą Ewangelię na ulicach, wychodzą z mikrofonem i dzielą się dobrą nowiną wśród zgubionych ludzi, wśród nienawróconych, głosząc im dobrą nowinę. I tym osobom też zaczęliśmy wysyłać Słowo Boże. I to jest taka troszeczkę studnia bez dna, taka bardzo pozytywna studnia bez dna, ponieważ ja tu wysyłam gdzieś karton Biblii i one są praktycznie rozdane. I z wielką chęcią i ochotą chcemy im następny karton wysyłać. I moi drodzy, ci, którzy to robią, wy, którzy teraz to słuchacie, a to robicie i głosicie Ewangelię na ulicach swoich miast, chwała i cześć Panu Jezusowi Chrystusowi. I o ile będziemy mieli sami z czego, to i was będziemy ubogacać i chcemy was ubogacać, ponieważ gramy do jednej bramki. I chodzi nam o to, żeby ludzie osobiście poznali Pana Jezusa Chrystusa poprzez Słowo Boże. No i tak, moi drodzy, nie tylko my sami, ale też są ludzie, którzy głoszą Ewangelię w innych miastach, jak mówiłem, i potrzebują takich narzędzi jak właśnie Biblia. I z doświadczenia wiem, że, bo widziałem nieraz, że są na przykład takie sytuacje, że w niektórych zborach, społecznościach, bądź u niektórych osób prywatnych leżą stosy Biblii. Leżą stosy Biblii i gniją i są nieużywane. Ponieważ ten kościół nie wziął na siebie jarzma pójścia i głoszenia Ewangelii. A z drugiej strony mamy ewangelistów, którzy po prostu ubrali się i wyruszyli w teren i głoszą Ewangelię na różne sposoby. I jedni stoją z mikrofonem i głośnikiem na ulicach i głoszą dobrą nowinę. Inni w swoich szkołach, wśród swoich sąsiadów, wśród swoich pracowników. Jak i gdzie, to już nie moja rzecz. To już was Bóg prowadzi. To już ich Bóg prowadzi. Najważniejsze, że poważnie potraktowali nakaz misyjny Pana Jezusa Chrystusa o głoszeniu Ewangelii, o wyjściu do zagubionych, o wyjściu do grzeszników, do wyjściu do ludzi, którzy teraz, w tym dziwnym czasie, który był i który teraz się jeszcze do nas zbliża, chcą głosić, że jest ktoś, kto ich kocha i ktoś, kto o nich dba, i że jest nadzieja w tym zwariowanym świecie. I ta nadzieja ma konkretne imię: Jezus Chrystus. I chwała Jezusowi za każdego z was, kochani moi drodzy. I teraz już powoli meritum, przechodzimy do meritum sprawy. Moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że nie jestem zwolennikiem wystawiania ogłoszeń, postów, naciągania bądź stawiania ludzi w niewygodnych miejscu, żeby im powiedzieć to, że potrzebuję Twoich pieniędzy, że widziałem czasami różne ogłoszenia, że ludzie zostawiają pracę, bo chcą służyć Bogu i okej, zostawiam to, nie wchodzę w to. Chcę powiedzieć, dlaczego dzisiaj robię to nagranie i dlaczego dzisiaj ten post jest tak dla mnie ważny. Ponieważ zbliża się 2021 rok, już jutro on będzie i nie wiem, co się wydarzy, ale nic pozytywnego nie zapowiada. I widzę, że coraz więcej braci i sióstr chcę głosić Ewangelię i chcemy ich wspomagać i chcemy ich błogosławić, ponieważ nieważne, czy w Radomiu, czy w Rzeszowie, w Katowicach, czy w Poznaniu, nieważne. Ważne, że jeżeli chcesz iść głosić Ewangelię, to wiem, że potrzebujesz też Biblię, ponieważ człowiek może cię spytać o to, że chciałby poznać Pana Jezusa i chciałby studiować Biblię, ale jej nie ma. I chcemy takich ewangelistów też sobie, bo my też wychodzimy i głosimy Ewangelię, ale też innym ewangelistom chcemy wspomóc w tym dziele i dlatego chciałem was prosić o pieniądze. Tak, będzie prośba o pieniądze. Ale te pieniądze nie będą na moje życie, nie rzucam pracy i nie będę chciał żyć z waszych pieniędzy. Nie zamierzam nic robić poza tym, żeby zrobić pełną zbiórkę pieniędzy na wydrukowanie, na zakup nowych Biblii, żeby rozdawać ludziom, ale też żeby rozdawać chrześcijanom, którzy głoszą Ewangelię. I chciałbym, moi drodzy, teraz już mówię oficjalnie, o co mi chodzi. Mamy szansę zakupić 1000 Biblii, to jest Nowy Testament, 1000 nowych testamentów
za 4000 zł i potrzebuję zebrać 4000 zł. Zebrać na to, żeby zakupić 1000 nowych testamentów, Nowy Testament, Księga Psalmów i Księga Przysłów. Chcemy zakupić 1000 nowych testamentów i potrzebujemy na to 4000 zł. Czy to jest dużo? Dużo, niedużo? Nie wiem. Wiem, że jest to realne do zrealizowania. Po co nam tę Biblię? Żeby ubłogosławiać innych. Żeby rozdawać je ludziom, którzy głoszą Ewangelię i żeby oni rozdawali tym, którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa. Więc tak, na początku powiedziałem Ci, że rozdaliśmy już 5000 Biblii i chcemy, nie stawiam sobie jakichś wyzwań typu, że 15 tysięcy czy 10, nie. Ile się da, dopóki jest czas łaski, dopóki jeszcze Pan Jezus Chrystus nie powrócił na ten świat, chcemy zanieść światło Ewangelii do najciemniejszych zakątków. Chcemy zanieść i wszędzie tam, gdzie się da, do każdego zagubionego. Powiem Ci w krótkim świadectwie, że ja no akurat nie mam tutaj pod ręką, mam gdzieś tam dalej w magazynku. Dostałem w więzieniu taki nowy testament, taki mały niebieski gedeonitkę, pewnie każdy widział, taki mały nowy testament i byłem jak większość ludzi, czy to w więzieniu, czy na odwyku, gdziekolwiek, ale byłem jak większość ludzi, którzy albo nie znali Pana Boga, albo wydawało im się, że znają i kiedy przeczytali Nowy Testament, kiedy go otworzyli, kiedy zobaczyli te przepiękne historie, jak Jezus jadał z celnikami, jadał z grzesznikami, jak Pan Jezus mówił do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie: ja Ciebie nie potępiam, ale idź i odtąd nie grzesz. I czytając w więzieniu wtedy Nowy Testament, pomyślałem sobie, ja takiego Boga nie znam. Nie znam Go. Znam tylko Pana Jezusa z, nie wiem, z lekcji religii, z jakichś tam filmów, z opowiadań, z przekonań naszej polskiej tutaj dominującej religii, ale osobiście nie znałem i nie wiedziałem, jaki On jest dobry i wspaniały, że On ratował właśnie odrzuconych, że On kładł ręce na trędowatych, że uzdrawiał niewidomych, że nie potępiał prostytutki, że to On przyszedł do maniaka religijnego, którym był Szaweł i zbawił go z jego religii, z jego grzechów. I ten człowiek został największym apostołem miłości, apostołem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest nim apostoł Paweł. I spisał większą część Nowego Testamentu. Dzięki temu my możemy poznać osobiście Pana Jezusa Chrystusa. I sam od siebie mówię, że bardzo mi zależy na tym, na sercu, żeby każdy z tych, który nie zna jeszcze osobiście Jezusa Chrystusa, mógł Go poznać osobiście poprzez modlitwę. Oczywiście na nowo się narodzić i nawrócić się, ale poprzez modlitwę i też czytanie Słowa Bożego, ponieważ jest wiele religii, które wmawiają ludziom ich przekonania, ich religijne, utarte schematy, które kiedy otworzysz Słowo Boże i zaczniesz czytać, niestety nijak się nie mają z rzeczywistością. Dlatego każdy z nas powinien mieć wybór i przeczytać Słowo Boże i poznać osobiście Pana Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, ja dostałem takie Słowo Boże w więzieniu. Ja dokonałem wyboru. Dokonałem wyboru, bo poznałem prawdę, która mnie uwolniła. A ta prawda została zapisana w Słowie Bożym. I teraz zobaczcie, jak wielu ludzi wokół nas nie zna osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Jak wielu z nas, jak wielu z tych ludzi wydaje się im tylko, że znają Jezusa, a znają tylko religię. Znają tylko zasady religijne, ale nigdy nie poznali osobiście Zbawiciela i nie wiedzą, jak On jest dobry i wspaniały. A mogą to zrobić właśnie dzięki Słowu Bożemu. Więc jeżeli zachęciłem Cię tym krótkim nagraniem, żebyś nie tylko mnie, ale wszystkich ewangelistów, którzy stoją na ulicach i głoszą Ewangelię Jezusa Chrystusa, jeżeli Cię zachęciłem do tego, żebyś wspomógł nasze dzieło, to chcę zrobić zbiórkę na kwotę 4000 zł, żeby zakupić Nowe Testamenty, żeby każdy człowiek, którego mijamy, którego spotkamy, żebyśmy mogli mu dać Słowo Boże, żeby sam poznał Jezusa Chrystusa osobiście i sam się przekonał, jak dobry jest Bóg, że jest ktoś, kto nas kocha. Jeżeli chcesz wspomóc nas w tym dziele,
To napisz do mnie i skontaktujemy się. Oczywiście prześlę Ci numer konta, bo to też o to chodzi. Będziesz mógł mi przekazać darowiznę. Jeżeli zbierzemy 4000 zł, to zakupimy 1000 nowych testamentów. I teraz wyobraź sobie to na praktykę. 1000 osobom przekażemy Słowo Boże. 1000 osób będzie mogło osobiście poznać Pana Jezusa Chrystusa. 1000 osób będzie mogło zdecydować, czy pójdzie za Zbawicielem. 1000 osób będzie mogło się nawrócić. Czyż to nie wspaniała? 1000 osób. Ale powiem Ci jeszcze coś takiego, że tak naprawdę po cichutku liczę, że te 1000 to będzie baza wyjściowa. Że to nie będzie szczyt naszych możliwości, ale dopiero punkt wyjścia. I tak jak Wam powiem, że na początku zeszłego roku mieliśmy nasz zespół ewangelizacyjny, mieliśmy jakieś tam jeden czy dwa kartony nowych testamentów i nawet mi się nie śniło, że w ciągu roku ktoś ofiaruje nam i przekaże prawie 5000 Biblii. A jeszcze bardziej nie podejrzewałem, że one się w ciągu niecałego roku rozejdą. Myślałem, że to będzie, nie wiem, że 5 lat będę je rozdawał, że to będzie trwało, trwało i trwało. A w niecały rok 5000 Biblii zostało rozdanych. I już przychodzą informacje zwrotne, że ludzie je czytają. Ze mną już poprzez Facebooka skontaktowały się osoby, które już dostały te Biblię. I wróciły do nas też informacje, że są tacy, którzy się już nawrócili. Wow! Chwała Jezusowi. Więc z nadzieją patrzę to, co się wydarzy w 2020 roku. Z nadzieją spoglądam na pole misyjne. Cieszy mnie to też, że są ludzie, którzy na poważnie potraktowali Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. I nie patrzą na to, że pada śnieg, że jest zimno, że czasy są takie, że normalnie bez maszeczki strach wychodzić. A oni stoją na ulicy i głoszą Ewangelię. I trzeba tych ludzi wspomóc najbardziej jak się da. Modlitwą, wsparciem, ale też trzeba ich zaopatrzyć w takie narzędzia właśnie jak Słowo Boże. Żeby mogli podarować je innym. Żeby jak najwięcej ludzi, póki jest czas łaski, czas zbawienia, póki jeszcze Pan Jezus Chrystus nie powrócił, żeby jak najwięcej ludzi mogło się nawrócić. I chcę Cię prosić o wsparcie. Chcę Cię prosić o pomoc, o modlitwę za wszystkich ewangelistów, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę i głoszą Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli jest w Twojej miejscowości wokół Ciebie ewangelista, to błogosław go, módl się o niego, spytaj, czego technicznie tak naprawdę potrzebuje. Może potrzebuje wsparcia jakiegoś. A jeżeli chcesz przyłożyć się do dzieła, to wspomóż nas finansowo. Jeszcze raz. 4000 zł chcę zebrać na zakup 1000 nowych testamentów. A te 1000 nowych testamentów to jest 1000 razy pokazanie komuś, że Jezus jest żywy. I 1000 osób będzie miało możliwość nawrócić się. Przyłącz się na wszelkie inne sposoby, jak możesz. Przyłącz się do tego, co robimy my jako ewangeliści tutaj w Polsce. Przyłącz się do tego dzieła. A jeżeli jesteś zachęcony, to skontaktuj się. Zostawię tutaj gdzieś poniżej we wpisie, zostawię swój numer konta i jeżeli chcesz, to pobłogosław, nie mi, pobłogosław tym ludziom, przez które, poprzez nasze ręce to przejdzie, ale tym ludziom, którzy dostaną te nowe testamenty. Więc cóż, dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Jeżeli czujecie się zachęceni, żeby nas wspomóc, to jeszcze bardziej dziękuję. I chwała i cześć Panu Jezusowi Chrystusowi. Poza wsparciem finansowym chciałbym Was prosić o to, żebyście się modlili za każdego człowieka, który głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa. Za każdego człowieka, żeby pomimo oporów, pomimo przeszkód, pomimo przeciwności, brał na siebie jarzmo poselstwa i bez wahania głosił Ewangelię, gdziekolwiek stanie. Więc cóż, dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Widzimy się. Jeżeli chcecie, możecie się ze mną skontaktować. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania albo jakieś kwestie, bardzo chętnie już prywatnie Wam na nie odpowiem. No i cóż,
Myślę, że się przyłączycie. Na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was serdecznie. Chwała i cześć Jezusowi.